Na YouTubie jest kilka skutecznych sposobów, by przyciągnąć do siebie ludzi. Można na przykład ująć widzów swoją super osobowością i niespotykanym poczuciem humoru. Można im też zaproponować wiedzę, która raz na zawsze odmieni ich życie. I można wejść również w rolę takiego podorganizmu, takiego pasożyta, podczepić się pod cudzą dramę i ja tak dzisiaj zamierzam właśnie zrobić. Witajcie na kanale Jezusolożka! Ja jestem Ewa i dzisiaj pogadamy sobie o hipokryzji. Na pewno część z was już widziała tą wymianę zdań między Sylwkiem Wardęgą a chłopakami z W ogóle Poland? Jeśli nie, to w dużym skrócie. Wszystko zaczęło się od tego, że właśnie chłopacy z W ogóle Poland oraz Sylwek Wardęga skomentowali takie subtelne zamiatanie gówna pod dywan przez Wersow, kiedy to wyszło na jaw, że skopiowała zdjęcie innej laski z Instagrama bez oznaczenia jej i no i ona zamiast po prostu zwyczajnie przeprosić, no to wrzuciła na swój kanał filmik, w którym, uwaga, odwzorowuje zdjęcia z Instagrama. W obu filmach padły analogiczne argumenty, jednakże film w ogóle został opublikowany trochę wcześniej, no to chłopacy założyli, że Sylwek odrobinę za mocno się zainspirował i poczuli się urażeni tym, że nie podlinkował ich filmów w źródłach. Sylwek na live wybronił się jednak, pokazując wiadomości z materiałami do tej sprawy, które otrzymał przed opublikowaniem filmu chłopaków z W ogóle. A potem to już w ogóle poleciało grubo i mogliśmy na własnej skórze doświadczyć tego, co dramomaniacy kochają najbardziej, czyli babrania się w odległej, brudnej przyszłości. I tak jak nie ma TVN-u bez króla TVN-u, tak nie ma po prostu dobrej dramy bez rzucenia hasła hipokryzja! Zwróciłam na to uwagę już jakiś czas temu i wydaje mi się, że jest to ciekawe zjawisko, które można tak rozłożyć na części pierwszej, o której można sobie tak, wiecie, popitolić przy herbatce. W czasie rozmaitych dyskusji na YouTubie bardzo często padają naprawdę dużo bardziej takie twarde argumenty, a jednak to właśnie to wytknięcie hipokryzji sprawia, że adresatowi tego zarzutu w magiczny sposób wyrasta kij w dupie, a lud automatycznie pragnie krwi. I myślę, że Spysiu tutaj słusznie zauważył, że... No serio, to już się zamienia chyba w jakąś plagę. No i dlaczego tak się dzieje? Z definicji hipokryzja to zachowanie lub sposób myślenia i działania charakteryzujący się niespójnością stosowanych zasad moralnych, które stosuje się zazwyczaj po to, by wprowadzić kogoś w błąd co do swych rzeczywistych intencji i czerpać z tego własne korzyści. No i of course możemy mówić tutaj o takich oczywistościach jak... Tylko krywa nie zmienia zdania. My ewoluujemy na przestrzeni życia. Wszystko zależy od kontekstu sytuacji. Mamy też nasze słynne id, ego i superego. Id, czyli nasze popędy, czyli to takie małe zwierzątko, które w każdym z nas drzemie. No i mamy też to superego, tak? Czyli te nasze jakieś ideały, jakieś wartości, te takie normy, które przyjęliśmy za takie, do których chcemy dążyć. I ta odwieczna walka naszego ego, które usilnie próbuje to wszystko jakoś połączyć, żeby to wszystko trzymało się kupy. Czasem co prawda z lepszym, czasem z trochę gorszym skutkiem. Na scenę wkraczają również słynne samoświadomość, samokontrola. Bardzo fajnym case'em jest też zarzut takich zachowań rasistowskich. On się przewinął czy to w dramie między Gargamelem a reżyserem życia, czy to w dramie Sylwka Wardęgi i chłopaków z W ogóle Poland. Jednym z potężniejszych obrazów hipokryzji i porażki, jaką jest reżyser życia, zarówno jako człowiek, ale tym bardziej jako artysta, jest jego ogłoszenie na temat poszukiwania czarnoskórych aktorów, którzy mieli zapewne wziąć udział w ckliwej laurce przeciwko rasizmowi, której produkcja była zaplanowana na drugą połowę maja. W zamian dostaliśmy bardzo ciekawą serię polubień od Daniela. Między innymi to, co jest dość prostackim, ignoranckim żartem w stylu twojego starego pijanego na weselu. I szkoda, że tego nie zawarliście też w ogłoszeniu, że poszukujecie czarnoskórych aktorów, bo być może kilku by się do ciebie zgłosiło, by się z tobą spotkać. Chłopaki z W ogóle bardzo jasno mówią o swoich poglądach. O tym, że brzydzą się rasizmem. Jeżeli uważasz, że ludzie ze względu na rasę czy orientację nie są sobie równi, nie chcemy mieć z tobą nic do czynienia. Miłego dnia, papa. Nazywali rasistowskim zachowaniem to, że reżyser lajkował rasistowskie memy. A w ogóle to on ma kolegów, którzy są czarni. Bo tak, też był wątek, że lajkował jakieś rasistowskie żarty na wykopie. To jest... A wiecie, co mówią chłopaki, gdy nie oglądają ich tysiące internautów? Nie wiem, czy wiesz, że wyjeżdżam za granicę. No dosyć często. No nie, ale też, że teraz niedługo, taki długi wyjazd. Mam do Azji lecę. Po co? Tam są brzydcy ludzie. Będę szukać tych najładniejszych. Mam okulary, kupiłam sobie lornetkę. W Azji są brzydcy ludzie? Czy to nie jest przypadkiem rasistowski tekst? Zarzucacie reżyserowi życia, że polubił mema, a sami wypowiadacie na głos publicznie takie zdania? Czy słyszeliście kiedyś o czymś takim jak postawy utajone? One również mogą być jednym z wyjaśnień tych rozbieżności, że czasami zachowujemy się czy mówimy w dany sposób, a potem rzeczywistość weryfikuje i jest zupełnie na odwrót. Greenwald i Banaji, jeżeli czytam to źle, to bardzo przepraszam, definiowali je jako niezidentyfikowane ślady przeszłego doświadczenia, które
które mogą wpłynąć na reakcję, nawet gdy doświadczenia te nie są pamiętane i dostępne na poziomie świadomym. Co można zestawić po prostu w opozycji do definicji Fishbane i Eisen, którzy rozumieli postawy jako w pełni uświadomione przez podmiot przekonania. Czyli powody mogą być dwa. Uno! Ludzie nie zawsze chcą ujawniać swoje prawdziwe postawy, ponieważ się ich wstydzą, ponieważ ich nie akceptują sami u siebie. Oraz dos! Ludzie nie zawsze znają swoje prawdziwe postawy i nie zawsze są ich świadomi. Bo czasami te nasze postawy lubią siedzieć nam gdzieś tam z tyłu głowy. Kiedyś przeprowadzono takie badania z użyciem testu utajonych skojarzeń i one pokazały nam bardzo dużą rozbieżność między tymi właśnie postawami jawnymi, a tymi utajonymi. I na przykład osoby, które deklarowały pozytywne nastawienie wobec Afroamerykanów, kręci mi się taborecik, przestań się kręcić. Dobra, już się nie kręci. Chodzi o to, że na przykład osoby, które deklarowały takie pozytywne postawy wobec Afroamerykanów, na poziomie jawnym, to jednak na tym poziomie utajonym ujawniały właśnie te postawy negatywne. Taki dualizm postaw to sytuacja, gdy ten sam obiekt postawy jest oceniany w różny sposób na dwóch poziomach, z których jeden jest poziomem automatycznym, utajonym, a drugi kontrolowanym i jawnym. Proces automatyczny jest procesem szybkim, jest procesem opartym na emocjach, na prostych skojarzeniach i na heurystykach, czyli takich skrótach myślowych, które bardzo często w zakrzywiony sposób porządkują nam świat. Z kolei proces kontrolowany jest to proces wolny. Jest to proces wymagający wytężenia naszej bani, takiego wysiłku poznawczego. On jest bardziej oparty na takim systematycznym rozmowaniu. I gdyby te procesy potrafiły mówić i miały powiedzieć kilka słów o sobie, to prawdopodobnie wyglądałoby to tak. Ja lubię wolno, a ja lubię szybko, a ja lubię wolno, ja lubię szybko. I te procesy utajnione bardzo lubią ujawniać się w takich sytuacjach zagrożenia, kiedy my się na przykład jakoś zestresujemy. No weźmy sobie taką sytuację totalnie z dupy, nie? USA, czarnoskóry mężczyzna krzyczy na jakiegoś drugiego typa i trzyma broń. I osoba, która może właśnie mieć te postawy utajone, kiedy znajdzie się w takiej sytuacji, może zacząć uciekać i drzeć się w niebogłosy, by ostrzec innych, że tu pada brzydkie słowo na N, ma broń i że ludzie mają uciekać, zamiast krzyczeć, że uważajcie, Afroamerykanin będzie strzelać. No jakby kumacie, o co chodzi, nie? Po prostu w takich sytuacjach ludziom puszczają wszelkie hamulce i odpalają się po prostu takie głęboko zakorzenione z tyłu głowy automaty. I wracając już do tego, od czego wyszliśmy, czyli do tego reżysera życia i jego lajkowania memów, mam zagadkę. Jak myślicie, że wyglądała analiza wartości artystycznej tych memów przez reżysera życia? Opcja A. Reżyser życia usiadł sobie wieczorem przed kompem z lampką wina do degustacji i zaczął rozważać problemy rasowe współczesnego świata. Czy opcja B. Reżyser życia usiadł na kiblu, odpalił sobie wykop, zobaczył pierwszego lepszego mema i automatycznie puknął w ekran bez jakiejkolwiek głębszej refleksji. No cóż, na upartego obie wersje wydają się równie prawdopodobne. Jednak opcja z odpaleniem tego procesu automatycznego, no wydaje mi się, że mimo wszystko w tym wyścigu jednak troszeczkę tak o tyle wygrywa, co nie? No bo tak szczerze, jak długą chwilę poświęcacie na dogłębną analizę memów? No raczej jest to proces szybki, bezrefleksyjny, oparty bardzo często na takich heurystykach czy jakichś prostych skrótach myślowych, no nie? I takich hipotetycznych sytuacji, w których te nasze postawy utajone mogą dochodzić do głosu jest na pęczki, naprawdę, jest dużo, dużo, dużo więcej. Czy to dobrze, czy źle? Słuchajcie, ani dobrze, ani źle, po prostu takie mechanizmy zachodzą nam w głowie. To nie jest też żadne usprawiedliwienie, jakby just a fact, ludzie tak działają i fajnie po prostu o tym wiedzieć. Co więcej, ja sama czasami łapię się na takich rozbieżnościach i dam sobie rękę uciąć, że każdy z was coś takiego miewa, bo to jest jak najbardziej ludzkie. Mam taki swój sposób, jak z tym trochę staram się walczyć. Na przykład bardzo próbuję zmienić taki swój nawyk używania słów takich jak zawsze, albo nigdy, albo wprowadzam do swojej codzienności wrażenia takie jak staram się, zazwyczaj, raczej. Wiecie, tak żeby dać sobie to przyzwolenie na granicę błędu, co nie? Wiecie, kiedy zaczyna czasami wyłazić taka potrzeba perfekcjonizmu, to słowa takie jak czasami, staram się, zazwyczaj. No to one mogą trochę boleć na początku, jak zaczyna się je wypowiadać, ale jakby wiecie, my wszyscy popełniamy błędy, wszyscy ulegamy jakimś pokusom, jakimś słabościom, jakimś lękom i to jest tak totalnie ludzkie. No dobra, i teraz najważniejsze, dlaczego ta hipokryzja tak nas wkurza? Jednej z przyczyn możemy szukać w dorobku psychologii ewolucyjnej. My jesteśmy zwierzaczkami stadnymi, co nie? I teraz cofnijmy się tak ładnych parę lat wstecz. Wyobraźcie sobie takiego japa jaskiniowca. Gdyby japa jaskiniowiec mówił jedno na polowaniu, a potem robił drugie,
no to taka sytuacja niekoniecznie musiałaby się skończyć dla nas happy endem. Dlatego my lubimy taką prawdomówność i taką spójność drugiej osoby, bo zawsze gdzieś tam z tyłu głowy będzie nam się to kojarzyć, że ta druga osoba nie przyniesie nam żadnych szkód. A my potem będziemy mogli spokojnie upiec upolowanego mamuta i przekazywać nasze geny dalej świat, bo to jest główny cel, który przyświeca ewolucji. Drugi powód, który sprawia, że hipokryzja po prostu staje nam jak kij w dupie, to dysonans poznawczy. Gdy do naszej głowy zaczynają dochodzić dwie sprzeczności, pojawia się w nas zwyczajnie frustracja. Frustracja, którą my czujemy, że po prostu musimy rozładować. I that's the reason, dlaczego tak ładnie zarzucenie komuś hipokryzji potrafi spowodować tak gigantyczną falę hejtu, który spada na adresata tego zarzutu. Po prostu ta potrzeba frustracji rośnie do takiego poziomu, że my czujemy potrzebę wysrania tego z siebie. I najgorsze, co osoba, której wytknięto hipokryzję, może zrobić, to zacząć odwracać kota ogonem. Bo to tylko jeszcze bardziej podsyca tą frustrację, która się w tych ludziach tam gotuje. Z drugiej strony my lubimy mieć rację i my lubimy być nieomylni. My bardzo lubimy myśleć o sobie w tych kategoriach i to jest też jak najbardziej normalne i jak najbardziej ludzkie. Dlatego przyznanie się do błędu czy przepraszanie osobie, której wytknięto hipokryzję, czasami przychodzi niekoniecznie łatwo, co w konsekwencji może kończyć się takim odbiorem. Mieliśmy reżysera życia, który zamiast wyrazić skruchę, wyraził swój samozachwyt. Kolejna sprawa. Nie każdy wie, jak powinno się tak naprawdę dobrze przepraszać i dlatego mamy tak wiele przykładów pięknego hajzerowania na polskim YouTubie. Bartek Sitek, aka generator frajdy, aka człowiek z mojego Torunia, wrzucił kiedyś na Twitterze takie podpunkty, jak powinny wyglądać dobrze skonstruowane przeprosiny. Myślałam, że może warto to tu wrzucić, może komuś się kiedyś przyda, może nawet mi się to kiedyś przyda. W każdym razie, jak się te wszystkie id, ego, super ego, te dysonanse poznawcze, te postawy utajone zrzuci do kupy, to powstaje nam tutaj taka mieszanka wybuchowa, że to jest hit. I to hit większy niż słynna świeczka Nivea. Hit! Darek! W ogóle jestem ciekawa, czy też macie jakieś takie protipy, jak powinny według was wyglądać dobrze skonstruowane przeprosiny. I dajcie koniecznie też znać, jak wy reagujecie na cudzą hipokryzję i jak reagujecie, gdy taką hipokryzję ktoś przypadkiem pewnego razu może wam coś się tam zdarzyło, że wam wytknął. Możecie też mi dać znać, co sądzicie o tych przytoczonych dramach. Dzisiaj mamy takie konkretne pitolenie przy herbatce, więc nie musicie się czuć totalnie skrępowani i ja sobie serio chętnie wszystko poczytam, bo ja bardzo lubię czytać te wasze przemyślenia, bo bardzo często to, co wy tam piszecie, to są takie rzeczy, że ja czapki z głów, nie? Wbijcie też na moje inne social media, na Instagrama Pani Psycholożka. Zostawcie kciuka dla zasięgu, jeżeli jesteście tu nowi i chcecie się trochę zakumplować bliżej z psychologią, to nie zapomnijcie o subskrypcji. Widzimy się w kolejnym filmiku, bez...